Sponsorem transmisji jest miasto Płock. Sponsorem transmisji jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Drodzy Państwo, Kamil Sokołowski niestety przegrał swoją walkę. Łukasz Jarosz obok mnie. Łukasz, niezwykle silnym fajterem był Piotr Michalec. Zauważyłem w pierwszej walce Czecha, że jest bardzo mocny, bardzo silny. Kamil dobrze zaczął walkę. Lewe proste dochodziły do celu. Jednak, tak jak już wcześniej rozmawiałem i mówiłem, że Kamil ma problem z lewym udem. Widziałem, że jednak odczuwał kopnięcia, bo chyba z pierwszej walki. I bałem się o tą lewą nogę i rzeczywiście taki był finał tej walki. Te low kicki były mordercze. Tak naprawdę powiedz, jak powinien był walczyć Kamil, żeby tę walkę rozstrzygnął na swoją korzyść? Co mogło być receptą na tak silnie bijącego Piotra Michalca? Przede wszystkim blokowanie tych low kicków, przepuszczanie. A druga sprawa, Kamil chyba troszeczkę w siebie mało uwierzył. No. Ładnie zaczynał ataki lewą ręką. Gdyby je kończył całą serią, kończył nogami, bardziej agresywnie zawalczył. Myślę, że byłaby naprawdę dobra walka. Tyle Łukasz Jarosz, drodzy Państwo. My powracamy do Andrzeja Janisza. Łukasz za moment tam dołączy. Kolejna walka. Tym razem zawodnicy, którzy nie mają jeszcze 20 lat, to będzie pojedynek o tytuł Mistrza Polski Młodzieżowców w kategorii do 67 kg. To nie będą reguły K1, tylko reguły low kicku.
67 kg. Przypomnę, 5 rzut. Długo kazał czekać nam Łukasz Rajewski na swoje wejście do ringu. Chłopak ma zaledwie 19 lat, a przy tym wejściu, przy tym efektownym mantrę zachowywał się tak jak wielcy zawodnicy K1, jak Badr Hari chociażby. Powiedz Łukasza, Łukasz Jarosz to jest człowiek, który na niejednym ringu był i na niejeden ring wychodził. Co takie wejście ma znaczyć? To znaczy, wiadomo, daje pewność siebie, dużą pewność siebie, ogromny, tak jak Łukasz wyszedł tu z pompą. Na pewno poczuł się dobrze, poczuł się zawodnikiem, który jest naprawdę dobrze przygotowany. To jeśli chodzi o psychikę, dużo, dużo daje zawodnikom. Miał zdeprymować swojego rywala? Nie tyle swojego rywala, co podbudowanie siebie, swojej psychiki, dowartościowanie samego siebie. Ponieważ jest to walka o mistrzostwo Polski, więc chętnie. Tytuł Mistrza Polski Młodzieżowców poniżej 20 lat, kategoria do 67 kg. Michał Neumann, niebiesko-żółte spodenki w czarnych spodenkach. Łukasz Rajewski, jeden z zawodników klanu Rajewskich, dlatego że my dzisiaj widzieliśmy już jego dwóch braci młodszych, Mateusza i Roberta. On jest najstarszy, a tam jeszcze jest jeden brat i jeszcze jedna siostra i wszyscy w małej wsi koło Płocka pod okiem ojca Roberta Rajewskiego trenują kickboxing, muay thai i sambo. Tak, wszyscy trenują, walczą. Chłopaki naprawdę zdolni. Łukasza poznałem. Łukasza dobrze poznałem w wakacje na zgrupowaniu w Zakopanem. Jest to naprawdę zdolny chłopak. Ma przed sobą dobrą, naprawdę karierę. Jeśli zostanie mądrze, dobrze poprowadzany, to ten chłopak naprawdę będzie kimś wielkim sportem walki. Popatrzmy w takim razie, jak wygląda pierwsza runda tego pojedynku. Odnoszę wrażenie, że jest taka ogromna pewność siebie Rajewskiego. Niżko opuszczone ręce, czasami nawet nie blokuje ciosów rywala, tylko odchodzi, jakby chciał mu pokazać, że i tak mi nic nie zrobisz. Tak, widać, że Łukasz tutaj myśli w walce, nie bije na oślep, każda akcja jest przemyślana. Tak, doskonale jest pewny siebie, tak wygląda, jak właśnie wchodził do walki, zrobił wielkie show i właśnie tak powinien walczyć. Zwrócili Państwo na pewno uwagę, że zawodnicy walczą w ochraniaczach. To jest walka o tytuł młodzieżowy. Młodzieżowcy powinni walczyć w ochraniaczach. To są takie ochraniacze na kości piszczelowe, co powoduje, że te kopnięcia i blokowanie kopnięć nie jest aż tak bolesne. Tak jest, wiadomo, chronią piszczele, chronią łokcie, ręce właśnie w momencie blokowania. I moim zdaniem tak powinno być. Chłopaki mają 17-18 lat i mają czas jeszcze na to, żeby toczyć ciężkie zawodowe walki, gdzie się zostawia zdrowia na ringu. Oni powinni teraz nabierać doświadczenia. Szlifować technikę. Tak jest. Końcówka już tego pierwszego starcia. Pierwszego starcia, w którym wrażenie lepsze zrobił na pewno Rajewski. Było więcej ciosów doszło, a przede wszystkim ten sposób taki zachowania w ringu. Nawet teraz, jak Państwo zwracają uwagę, oparcie nogi, taka pewnego rodzaju nonszalancja, która rzeczywiście, tak jak mówiłeś, dodaje pewności siebie. Tak jest i oddziałuje, wiadomo, na psychikę przeciwnika. Czy Michał Neumann, zawodnik z Torunia, trenowany przez Marka Marszała, ma tutaj jakieś szanse? Czy jest tutaj w ogóle coś, co on może przeciwstawić swojemu rywalowi? Nie no, oczywiście. Walka toczy się na dystansie 5 rund. Tu wszystko się może zdarzyć. No, ta runda należała dla Łukasza, ale tutaj zawodnik
przeciwnego narożnika. Na pewno będzie starał się odgryźć i tu będzie na pewno dobra zacięta walka. Widziałem już po pierwszej rundzie, że tu nie będzie oszczędzania się, tylko będzie wszystko na maksa. Jeszcze jedna różnica w porównaniu do walki zawodowej. Tu mamy 5 rund, ale to są rundy dwuminutowe. Jest ogromna różnica między rundą 3-minutową a 2-minutową. Wydawałoby się dla laika, dla kibica, dla człowieka, który to ogląda, że 2 minuty, 3 minuty to niewiele, ale różnica jest wielka. A różnica jest naprawdę wielka i ta minuta sprawia, że wydaje się czasami, że ta minuta trwa wieczność. Ale w tych rundach dwuminutowych z reguły walki są szybsze, prawda? Tak jest. Zawodnicy wiedzą, że mają krótszy czas rundy i te walki jednak są szybsze, w szybszym tempie prowadzone. No i patrzymy tak z zainteresowaniem na Rajewskiego, dlatego że to jest człowiek, który już walczył podczas tej gali. Rzeczywiście pokazywał się z jak najlepszej strony, ma z pewnością wielki talent. I jeszcze jedna rzecz, walczy z mańkutem i to jest, i to nie sprawia mu problemów, jak widzimy. Tak, widzę, że Łukasz doskonale to sobie radzi, wie, na czym polega walka z mańkutem. My często mówimy, Łukasz, o tym, jak trudnym wyzwaniem jest leworęczny przeciwnik. Na czym to polega? Przede wszystkim chyba w dodatku w kickboxingu, w K1 ma to jeszcze większe znaczenie niż w boksie samym. Dokładnie, tu dochodzą kopnięcia nogi i tu ustawienie wiadomo, nogi. Ustawienie, tak. No, walka z mańkutem polega głównie na tym, że lewa strona przeciwnika jest głównie tą stroną, gdzie ciosy są mocniejsze. No, u normalnego przeciwnika praworęcznego ta strona jest prawa. No, przede wszystkim chodzi o to, żeby schodzić na lewą stronę, czyli w prawą stronę przeciwnika, tego mańkuta. No jeżeli chodzi o kopnięcia, to istotne jest to, że jeżeli walczy się z zawodnikiem boksującym z normalnej pozycji, to wówczas jego lewa noga na swoją mocniejszą prawą jest po prostu bliżej. Bliżej, tak. A teraz z mańkutem, jak Państwo zobaczą, jest dalej i znalezienie tego dystansu jest problemem. Można oczywiście okopywać od wewnątrz prawą nogę, ale to jest już, to trzeba umieć. Tak, ale właśnie Łukasz tu doskonale przed chwilą właśnie trafił low kickiem od wewnątrz i myślę, że powinien tak właśnie kopać, bo ten low kick nie tylko boli, ale wytrąca z równowagi przeciwnika. Druga runda zakończona i to także jest runda dla Rajewskiego. Nie sądzę, aby sędziowie inaczej punktowali tę walkę. Chciałbym wrócić jeszcze do pojedynku Petra Michalca-Ondrusza z Kamilem Sokołowskim i chciałbym porozmawiać o tej strasznej, wyniszczającej roli niskich kopnięć. Ty przecież byłeś specjalistą od tego. Pamiętam walkę chociażby słynną w Nowym Targu. Tak jest, dokładnie. Walkę z Marcinem Różalskim. Marcinem Różalskim. No właśnie walka z Marcinem Różalskim to był przykład walki, gdzie ja jestem praworęczny, a Marcin był mańkutem. I w ten sposób właśnie wygrałem walkę mocnymi low kickami od wewnątrz. No, tutaj dużą sprawę właśnie odbija o... Łukasz powinien uderzać. Powiedzmy od razu, Łukasz, że low kick wewnętrzny, jeżeli jest bity z pełną mocą, jest zdecydowanie groźniejszy od tego zewnętrznego, bo osłona mięśniowa jest mniejsza. Oczywiście i tak jak mówiłem, wytrąca z równowagi. Odbiera również inicjatywę, bo człowiek, który jest w ten sposób kopany, trudno mu zacząć akcję. Tak jest, tutaj prawa noga jest z przodu i tutaj akcja, o piękny, piękny low kick, tak powinien okazać. Ale po tym nie będzie liczenia, po prostu Neumann uciekał z nogą i ze względu na to został. Jest, teraz pięknie. To już liczenie prawie będzie i kto wie, czy nie będzie końca walki. Tak. Wydaje mi się, że Waldemar Wielgosz powinien mocno patrzeć w oczy Michała Neumanna i chyba nie dopuścić go. Tak, a więc mamy knockout w trzeciej rundzie i zwycięzcą jest Łukasz Rajewski. Możemy jeszcze raz to zanalizować. Najpierw był ten low kick, po którym rywal znalazł się na deskach, a później kontra. Lewy, strasznie krótki, ale za to z taką ogromną mocą, ze skrętem i w odpowiednim czasie przede wszystkim. Tak jest. Łukasz doskonale tu zrobił, doskonale na wstecznym, cofając się do tyłu. Tak jest, kontrował, gdzie przeciwnik ruszył do przodu mocno, z atakiem opuścił ręce. A Łukasz, cofając się, o pięknie, zderza wyprowadził się cios. Siła wyprowadzanego ciosu i dwie siły zderzyły się. Rywala. I...
Tak, ja, i w takiej ja tak... sytuacji. I dobrze, że sędzia przerwał tę walkę. Pamiętajmy, chłopaki mają po 19 lat, a więc nie ma co tutaj szafować ich zdrowiem. A przewaga Rajewskiego była na tyle duża, że krzywda bez wątpienia rywalowi się nie stała. Bardzo, bardzo dobrze sędzia zrobił. Siedzimy tu blisko, też patrzyłem w oczy, także widziałem, że bez sensu byłoby puszczenie zawodnika do dalszej walki. Ale przyznasz, że ciekawa sytuacja i będziemy patrzyli na klan Rajewskich z ogromnym zainteresowaniem. Mówiliśmy Państwu, Mateusz, Robert walczyli tutaj podczas tej gali w tych walkach 16-latków i 18-latków. Teraz mamy Łukasza i nasz współkomentator Łukasz Jarosz opuszcza w tej chwili swoje stanowisko, dlatego że proszony jest na środek ringu i będzie wręczał nagrodę dla Łukasza Rajewskiego. Bardzo serdecznie prosimy. Za chwilę będzie... Jeszcze tylko moment na oficjalne ogłoszenie wyniku. Waldemar Wielgosz i dwaj zawodnicy, czerwone rękawice to Łukasz Rajewski i niebieskie spodenki Michał Neumann. Oczywiście walka o tytuł zawodowego mistrza Polski młodzieżowców Federacji Polskiego Związku Kibocznego w Loki. Waga 67 kg. Zwycięża w trzeciej rundzie przez KO Łukasz Rajewski! Rajewski Dziękuś, mała wieść, Polska! Dziękujemy, Michał Wojna! Serdeczne dzięki! A w tej chwili widzą Państwo naszego komentatora Łukasza Jarosza, który wręcza puchary dla zwycięzcy i dla pokonanego. Łukasz Jarosz, jeden z najlepszych zawodników ciężkiego kajery. Brawa dla Michała Neumanna i brawa dla Łukasza. I brawo Łukasz, proszę Państwa, zawodowy mistrz polski młodzieżowców Federacji PZKP. Wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego. Jeszcze zdjęcia i Łukasz, prosiłbym jeszcze o jedną rzecz. Byś pozdrowił pomysły z tej strony również. A Łukasz Jarosz już na naszym stanowisku. Zwykle to tobie wręczają nagrody, tym razem to nagrodę wręczałeś, ty, miłe uczucie? Tak, to równie to miłe uczucie. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, Łukasza znam i cieszę się, że wygrał. No i cieszę się bardzo z tego powodu. Sponsorem transmisji jest miasto Płock. Sponsorem transmisji Samorząd Województwa Mazowieckiego.